Siemanko, dzisiaj dwie nowe paczki przyszły. Jedna jest więcej warta, druga mniej warta. Już otwieram. A te skarbówka są tyle samo warte. Nie przedłużają. Jedna jest kupiona typowo na live'a. Zaraz zobaczycie, co to jest. 119,99. Dałem całe... Ile? 30 zł chyba? Coś takiego. Alien Colonial Marines, ale edycja limitowana. To jest coś, co Iwan bardzo od dawna chciał. Tak, dokładnie. Otworzymy. Czemu by nie? Ciekawe, czy obcy u nas też będzie tam się pojąkano. Podobno wszystkie wersje tej gry są zjebane, więc... Jest na to szansa. Jest na to szansa. Dobra. Co jest w środku? Płytka. Wow, jest płyta. Jestem pod wrażeniem. Ale pod wrażeniem jestem ogromnym, bo jest instrukcja. A co jest tam pod instrukcją? Co się nie spotyka za często. Tu mamy co? Klucz na darmową grę. Ok. Ciekawe, co to za gierka. Sprawdzisz sam, czy będzie rozdawanie tego klucza, czy co? Nie, spiszcie sobie. I dajcie znać, co to za gra. Tylko nie wiem, czy strona cdp.pl jeszcze istnieje, bo oni wiem, że bankructwo mieli. Ale jeśli istnieje, to sprawdźcie sobie i dajcie znać, czy to działa. A ten drugi luźny papier? A tu z drugiej strony coś jest? Energik jest, dobra, nieważne. Materiały z edycji limitowanej. Klasyczne postaci z filmu, obcy decydujące starcie, dodatkowe opcje modyfikacji z żołnierzy, miotacz ognia Ripley. Okej. Okay. I tu jest pewnie kod z drugiej strony, tak jest. Tych kodów już nie użyjecie, bo ja je najprawdopodobniej wykorzystam. Tu mamy co? Co to jest? Odprawa przed misją. Okej, okay, fajne. Instrukcja. Która ma ile? Nie no, jest nawet. Spoko, jak na nową grę to jest spoko. Jest czarno-biała co prawda, ale jest sporo... Ile na stronę? Tak bardzo mało było widać. Sporo, 8 chyba. Okej. Także nie jest tragicznie. Jak na w miarę nową grę, to nie jest tragicznie. Na początku myślałam, że ma jedną stronę tam w środku. No i to tyle. Jestem pod wrażeniem w ogóle, że tak dużo w tej grze, w tym pudełku jest. Jak na w miarę nową grę, to jest dość sporo rzeczy. A druga paczka to jest gra używana. O nie. Nie, dobra. Myślałem, że zgnietli przy transporcie, ale nie, nie zgnietli. Kiedyś ją miałem, komuś pożyczyłem i nie oddał. I stwierdziłem, że kupię sobie ją jeszcze raz, tylko byłem pewien, że będzie droga. A zapłaciłem za nią 7 zł. Italian style, ok. I to jest Turok. Wow, ładny jest tam nawet. To jest Turok, ten z 2008 roku. Mogę się mylić. Czekajcie, już szukam. Tak, 2008 roku Turok. Taki jakby reboot. Coś tam lata, czyli będzie sporo... O, proszę, naklejki nawet są, wow. To jest jaki rodzaj gry, Turok? FPS. Okay. Gram.pl. Klucz do twojej rejestracji elektronicznej. To już nie działa najprawdopodobniej, ale też jeśli chcecie, to możecie się zarejestrować. Jeśli to działa, to macie 22 zł wirtualnych pieniędzy. Mamy naklejkę Turok, nadszedł czas łowów. Spoko. Dalej, instrukcja? Wow, kolorowa. O, i rozkładana. O, plakat. Wow. Mikroplakat bym powiedział. Baby plakat. Baby plakaci. Ja całkiem w porządku. No i dwie płytki, DVD. Kodu nie ma, bo gra się wczytuje z płyty. I to są ładnej jakości produkty, bo patrzcie, jaka płyta jest. Płyta jest praktycznie nowa, nieużywana. Nie to, co ostatnio, kurwa, zamówiłem od gościa z Marketplace'u, gdzie płyty były porozpierdalane. Hejtujemy go. Zdecydowanie. Tutaj mam elegancko zapakowaną grę ze wszystkim, nawet z pierdolną naklejką, której ja nie miałem, gdy kupowałem tą grę, bo ja kupiłem grę nie w premierowej edycji, tylko w edycji z jakiejś kolekcji, chyba pomarańczowej, jak się nie mylę. No i to tyle na dziś. W to zagramy niebawem, możliwe, że dziś nawet jeszcze, zależy kiedy wrzucam ten filmik, a w to chyba zagram sobie po prostu, jednego live'a zrobimy i pokażę wam, jak ta gra wygląda, a sam sobie ją przejdę prywatnie, bo nigdy jej nie przeszedłem, mimo że ją miałem. To by było na tyle. Trzymajcie się, cześć i do następnego. Pa! Pa, pa wam!